dzisiejszym odcinku pogadam sobie o tym, czy Kazimierz jest ojcem Daniela. Nie będę obwijać bawełnę. Gdy zobaczyłem ostatni odcinek 13 sezonu Lombardu, to bardzo zainteresował mnie ten wątek. Dlatego też robię o tym film, bo zapewne większość oglądających ten serial miało podobnie. Beata będzie podejrzewać, że Kazimierz jest ojcem Daniela. Bardzo zdziwiła ją reakcja siostry. Im dłużej o tym myśli, tym jest gorzej. Cała sytuacja ją przerosła. Nie umie sobie wyobrazić, że jej ukochany mąż siostrą. Tanek dowiaduje się o całej sytuacji. Chciałby jakoś pomóc ciotce i wujkowi. Beata jest kłębkiem nerwów, dlatego postanawia na jakiś czas przenieść się do Anki. Daniel proponuje wujkowi, żeby zrobili test DNA, którego wynik poznają za 48 godzin. Następnego dnia kurier przywozi wyniki. Chłopak idzie spotkać się z Beatą, a następnie udaje się do wujka, by jeszcze raz namówić go na test. Kazimierz martwi się o siedzącego ciągle w domu Daniela. Postanawia zatrudnić go w Lombardzie, aczkolwiek musi zacząć od podstaw, czyli od sprzątania. Jak już wspominałem na wstępie, byłem zainteresowany tym wątkiem, natomiast od początku jakoś mi nie pasowało to do Kazimierza. No wiecie, żeby on tak z siostrą Beatki. Moim skromnym zdaniem wyniki testu DNA będą negatywne, a co za tym idzie, na bank nie będzie jego ojcem. Po prostu to do jego wizerunku wykreowanego w Lombardzie nie pasuje. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy twoim zdaniem Kazimierz może być ojcem Daniela, czy może też masz podobne zdanie do mojego.